Cześć. W dzisiejszym odcinku zabieramy Was do Zatoki Umarłych hoteli w Kupari koło Dubrownika. Zostańcie z nami do końca. Kupari to niewielka chorwacka miejscowość, która znajduje się około 5 km na południowy wschód od Dubrownika. Położona jest nad malowniczą zatoką Żupy Dubrowackiej. Odwiedzające to miejsce mogą wypoczywać na około 400-metrowej plaży. Od zatoki wzdłuż wybrzeża rozciąga się promenada prowadząca do mniejszych plaż. Ale nie tylko możliwość plażowania przyciąga turystów do tego miejsca. Kupari ze swoim ponurym obrazem opuszczonych kompleksów hotelowych ma w sobie coś tajemniczego, magicznego i mrocznego jednocześnie. Zatoka Umarłych Hoteli w Kupari to niedokończony kompleks hotelowo-rekreacyjny położony kilka kilometrów od Dubrownika. Jest to tak zwane chorwackie miasto duchów, jak czasem mówi się o tym miejscu. Jest ono ponurą pamiątką wojny domowej, która toczyła się w latach 90. ubiegłego wieku. Na pierwszy rzut oka miejsce jest opuszczone, zapomniane, z każdym rokiem jednak przyciąga coraz większą liczbę turystów. Kupari przez kilkadziesiąt lat było tętniącym życiem kompleksem i luksusowym ośrodkiem turystycznym. Miejsce to powstało na potrzeby oficerów jugosłowiańskiej Armii Ludowej, ich rodzin i reprezentantów rządu. Swoją prywatną rezydencję miał tutaj także Josip Broz Tito, przywódca Socjalistycznej Federacji Republiki Jugosławii. Pierwszy hotel wznieśli tutaj w latach 20. przedsiębiorcy z Czechosłowacji. Dostrzegli oni potencjał turystyczny tego terenu. W latach 60. natomiast w skład rozbudowanego kompleksu wchodziło już ponad 6 wielkich hoteli. Kurort był nawet w stanie pomieścić kilka tysięcy gości jednocześnie, co przyczyniło się do znacznego wzrostu ruchu turystycznego okolicy. Poza tym na znajdującym się w pobliżu kempingu było kolejnych 4,5 tysiąca miejsc dla wypoczywających. Niestety w latach 90. XX wieku wybuchła wojna domowa między Armią Chorwacką i Armią Republiki Serbskiej Krainy, wspieraną przez Jugosłowiańską Armię Ludową. Wtedy też rozpoczęła się ponura historia niegdyś tętniącego życiem kompleksu hotelowego w Kupari. W 1991 roku ośrodek został najpierw ostrzelany z morza, a następnie opanowany przez siły serbskie. Pomimo sporych zniszczeń w pierwszych latach po wojnie, był jeszcze on użytkowany przez chorwackie wojsko. Jednak na początku 2000 roku został opuszczony i zapomniany. Wkrótce tereny hotelowe splądrowano i zdewastowano. Jak głoszą plotki, że dzięki ośrodkowi wiele domów w okolicy zostało umeblowanych i wyposażonych w luksusowe meble. Zniszczone po wojnie Kupary nie odzyskało już swojej dawnej świetności. Czas zatrzymał się w tym miejscu. Chociaż dawny ośrodek turystyczny prezentuje się dość przygnębiająco, do dziś widać na budynkach ślady po ostrzałach, miejsce to jest także popularnym celem wśród turystów. Odważniejsze osoby przechadzają się po ruinach budynków. Przyciąga do tego miejsca także burzliwa historia dawnego ośrodka i ponury obraz opuszczonych hoteli. W pierwszym piętrze. Widzisz ten napis? Nie będę cytować, bo nas zablokują. Po tamtej stronie. Nie widzisz? Zrobimy mały urbex. Idziemy jeszcze dalej.
już się dalej nie przejdzie. Zawsze się mówi, że wejście jest łatwiejsze niż zejście. I tak samo jest w tym przypadku. Ciężko. Bez odpowiedniego obuwia. Ale da się radę.
tylko powoli. Oczywiście na pewno nie z dziećmi. Nie polecam tu wejścia z dziećmi. Ale tak to nie powinno być problemu. Idziemy do samochodu. Jedziemy jeszcze do Dubrownika na Półwysep Lepat. Najgorszy odcinek tu jest, bo jest najbardziej wyświetlany. O, jest! Jeszcze raz tak to wygląda. Ja jestem pod wrażeniem Kupary i na pewno trzeba się tu odpowiednio przygotować, żeby pochodzić po tych wszystkich ruinach. No ja niestety nie miałam odpowiedniego obuwia, Marcel tak samo, ale jakby jakieś wygodne buty, nie klapuszki ani nie sandałki typu japonki, to jak najbardziej. Ja zrobiłam tylko jeden hotel, a tu już kolejnych kilka czeka, więc polecam, a poza tym plaża jest tutaj fajna. Wystarczy zabrać trochę jedzenia, picia i można siedzieć przez cały dzień i na pewno się nie będzie nudzić, bo przypływają stateczki kursujące Dubrownik, Caftat i ciągle coś się dzieje, więc fajne miejsca. W lewo.